Dzień dobry. Dziś będzie film o Deusie. W sumie chyba będzie pierwszy film o jakichś tam ustawieniach. Oczywiście temat zostanie, że tak powiem, liźnięty. No, jesteśmy na takich moich polach ornych u naszych południowych sąsiadów. Więc chciałem wam pokazać, jak dopasuje wykrywacz do właśnie tego miejsca. W tym miejscu używam programu Sensitive pełne tony. Niech nam się to uruchomi. Zaczynam, można powiedzieć, z programu fabrycznego. Tą dyskryminację można sobie tutaj zostawić, dlatego że w Deusie dwójce można się posługiwać takim kluczem, że te programy, które są tutaj stworzone i zaaplikowane do tego wykrywacza, są naprawdę dobre. Wystarczy parę zmian, żeby sobie po prostu pod siebie ustawić ten wykrywacz i to wszystko. Bez zbytnie ingerować w to, co nam producent dał. Więc tak, mamy dyskryminację 6.8. Ja prawdopodobnie bym tą dyskryminację zniżył, ale ona jest w sumie tutaj ok i nie kombinujmy zbytnio. Pełne tony będą oczywiście. Offset może być 5. Zostawię notch, by jak najmniej ingerować. Silencer. Ważna sprawa, jeśli chodzi o silencer. Silencer działa troszeczkę inaczej niż to było w Deusie 1. Wiele osób się na tym myli. Silencer nie zmienia głębokości wykrywacza. Poprawia natomiast definicję celu. Oczywiście w jakichś miejscach szczególnych, gdy szukałbym szczególnie drobnych celi, czy byłoby to miejsce zaśmiecone żelazem, to prawdopodobnie używałbym niższych ustawień silencera. Ale ten silencer 3 jest tutaj dobry, bo daje nam dobrą definicję celi i dobrą słyszalność. Silencer ma również znaczenie wtedy, gdy chcemy wykrywacz uspokoić, byśmy nie dostawali zbytnio pików. Widziałem w wielu filmach na YouTubie, że ludzie ustawiają ten silencer za nisko i jest to jeden z czynników tego, że wykrywacz staje się hałaśliwy, można powiedzieć, i nieprzyjemny w użyciu, co jest absolutną nieprawdą, jeśli chodzi o Deusa dwójkę. Jedziemy dalej. Co my tu mamy? Dobra, to z powrotem pyk. Tą dyskryminację zostawię. Czułość. Czułość zmniejszę do 85, powiedzmy. Ja znam możliwości głębokościowe tego wykrywacza. Będę tutaj poszukiwał monet. I wiem, że na tej czułości, w tym terenie, jestem w stanie wyciągnąć monety do, powiedzmy, 25 cm. Przy większej jakiejś tam oczywiście monecie. Natomiast moja łopatka ma sztych długości 21 cm. I to jest taka, można powiedzieć, podstawowa głębokość, na jakiej będę się poruszał, do jakiej będę się poruszał, nie? Dlatego wiem, że ta czułość 85, a nawet 80 w tym terenie jest dobrym wyborem. Frequency max. Nie będę szukał najdrobniejszych celi, bo na tych śmieciowych polach bym się po prostu zajechał, a jakieś tam szczególnie drobnej monety tutaj nie ma, prawda? Więc myślę, że te 24 tutaj jest odpowiednią wielkością. Co dalej? Głośność żelaza. Głośność żelaza ma wartości informacyjne. Ma informacyjne wartości wtedy, gdy na przykład silencer jest zaniżony. Po to, byśmy żelazo rozpoznawali. Wtedy, gdy żelazo przebija nam wysokim kolorem, gdy używamy wysokich poziomów czułości. W tym wypadku nie potrzebuję tej informacji o tym żelazie, zbyt głośnej informacji, bo będzie nam tylko przeszkadzała i mieszała w głowie, że tak powiem, i powodowała takie zmulanie, ciągły sygnał tego żelaza w tych słuchawkach, który nie tylko pochodzi od żelaza, ale również od mineralizacji, powoduje u was, czy u mnie, pewien zamęt. W niektórych miejscach głośność żelaza jest potrzebna, ale to w miejscach takich, gdzie poruszamy się rozpoznając żelazo, a nie go omijając. Ja będę działał w systemie omijającym żelazo, więc głośność żelaza na wysokiej głośności jest niepotrzebna.
Co tam dalej? Reaktywność. Reaktywność 3 będzie odpowiednia do tego miejsca, dlatego że reaktywność 3 ma również, wyższa reaktywność ma również wpływ na to, by nam wykrywacz uspokoić. Dlatego, że wysoka reaktywność skraca sygnały. I skraca sygnały wszystkie, nie tylko celi, ale także celi niechcianych, albo śmieci, albo jakiegoś po prostu syfu. Dlatego wykrywacz dzięki temu staje się jakby spokojniejszy. Mimo że jest troszeczkę płytszy, to daje nam to, dopełnia nam ten parametr pewnego obrazu i pewnego celu tych ustawień do poszukiwania w tym miejscu. Więc reaktywność zostawię na 3. Audio response. Audio response proponuję ustawiać 5-6, dlatego że wtedy byśmy słyszeli za słabo. W niektórych miejscach używam audio response nawet na 3, ale to jest zupełnie inna sprawa i to w ogóle inny temat, inne filmy i tak dalej. Co dalej? Strojenie do gruntu. Zaraz to sobie później tam dostroję, że tak powiem. Jeszcze jedna ważna sprawa. Muszę sobie wrócić do tego strojenia do gruntu. Ground stability. To jest bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o pola takie jak tutaj. Mamy duże powietrze i mamy te grudki. I ten ground stabilizator poprawia nam wykrywalność przedmiotów właśnie na polu ornym, które jest nierówne. Jest taka nierówna orka, nie mamy tego wywalsowanego i to nam poprawia wykrywalność celi troszeczkę, ale staje się wykrywacz wtedy troszeczkę mniej czytelny. Mimo wszystko zmniejsza tam ground stability do 1. Co do trackingu, czyli strojenia do gruntu w postaci ciągłej, raczej tego nie używam, dlatego chyba że muszę, jak się tam wykrywać, który ma tylko ten jeden parametr, prawda, którym jest jakby na stałe, to bym tego używał, ale generalnie ja stroję wykrywacz do gruntu i go w ten sposób używam. Nie pozostawiam tego automatowi, bo nigdy nie wiem, do czego mi się ten automat dostroi. Czy jest jakaś blokada podczas tego, gdy będę nad celem, prawda? Czy ten wykrywacz będzie mi się wtedy dostrajał do celu na przykład, albo będzie mi się dostrajał zbyt często, albo zbyt rzadko. I to są takie sprawy, które wolę pozostawić dla siebie i po prostu dostroić ten grunt. Jeśli byłyby problemy z gruntem, to w tym momencie bym je usłyszał i coś bym z gruntem zmieniał. No, myślę, że to wszystko. Pozostaje jedynie dostroić wykrywacz do gruntu, wykonać noise cancel i zasuwamy. No to tyle. No jeszcze nie tak tyle, bo zapomniałem o jednej jeszcze sprawie. Audio. Mamy 3 systemy audio w tym wykrywaczu. Mamy PWN, mamy Square'a i mamy High Square'a. Generalnie będę tutaj używał High Square'a, natomiast każdy z tych systemów audio ma odpowiednie zastosowanie. Będzie to w moich kolejnych filmach. Mogę tylko powiedzieć, że High Square, który ma o wiele większą dynamikę niż zwykły square, powoduje nam także większy zamęt i większą słyszalność jakby dźwięków niechcianych. Natomiast zwykły square uspokaja ten wykrywacz w znaczącym stopniu i jest to bardzo dobra rzecz i można to dobrze wykorzystać, jeśli po prostu się to rozumie. No, więc na teraz będzie High Square, jeśli będę miał zbyt głośno, dlatego że mam ground stability ustawione na 1, to będę kombinował ze Square'em zwykłym. Zobaczymy, jak mi to będzie działało. No to myślę, że tym razem to, jeśli chodzi o ustawienia, to koniec na razie. No, tak więc minęło 2,5 godziny.
Jakie zmiany w wykrywaczu? Jedyne co zrobiłem, to musiałem zmniejszyć czułość do 80, bo to 85 było troszeczkę za dużo i jednak musiałem stabilizator gruntu ustawić na 2. No i było całkiem dobrze. Specjalnie dla Was zrobię dziś, że tak powiem, taką statystykę, którą zawsze robię z wykrywaczami. Pokażę Wam, co się udało przez te 2 godziny wyszarpać. To jest plon dzisiejszy, że tak powiem. Oczywiście nie ma tu żadnego szału. To jest taka charakterystyka tych miejsc, że to są takie pola bardziej śmieciowe. Co tutaj jest? Monety. To może zacznijmy od tych monet właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, powiedzmy 18 to jest 19, no jeszcze tą 20 my trzeba dostukać. No tak by się to zgadzało, bo to pole to jest takie pole, co ja mówię, 10 monet na godzinę, nie? No, ale warunki nie były dobre, bo jest za bardzo napuszone to. Jest świeżo po jakiejś orce i jest sypkie za bardzo. Więc monetę mamy tutaj. Co do guzików. Guzików zawsze było tutaj najwięcej. I przekręcone są kalesoniaki. O, tu jest 21 moneta. 22. To chyba są feningi, nie? Tu coś chyba na szczęście, ale ci szczęścia żadnego w sumie nie było. Te guziki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, tu jest plomba, plomb dzisiaj było mało, ale 11, 12. To jest fajny guzik z trójeczką. 2 dni temu znalazłem też 2 trójeczki, tylko jedną dużą, drugą małą. I to jest guzik taki z połowy XIX wieku. Nie wiem, ile tych guzików to było, powiedzmy liczbę tam 12, to jest 13. 14, 15, 16, 17, 18, widzicie taki zgniły ten kalesoniak, 19, 20, 21, 22, 23, 24, o tu macie fajny guziczek, to jest chyba urzędniczy, nie, to jest marynarki wojennej, Austro-Węgierskiej, znaczy, powiedzmy 20, 21, 22, 23, to nie jest guzik. Jakieś zbita ta. 22. Kolejny kalesoniak 23, 24, 25. Ten pamiętam, że był na wierzchu zupełnie ten guziczek. 26, 27. To nie był guzik. 27. 28. No, powiedzmy tych 28 guzików. Tam tego nie. Pociski. Pociski trafiają się tutaj często. Z Lorenza to jest. Nie wiem, co to będzie. Wanzel może. Pistoletowe. Tu macie z Werdla. To jest z Werdla na pewno. Czyli typowe ostrogrędy. Monety są. Coś z ornamentem, pamiętam, że to było dosyć takim, nieważne. Też chyba guziczek to był, nie? No, więc tak to wygląda. Program Sensitive, pełne tony, kawałek klamerki, kulki muszkietowe, czyli tu jest z jakiejś szczurówki chyba, tu jest taka, widzicie, 3 kuleczki, 4,
każda innej wielkości. Coś z czegoś. Pocisków sporo, dlatego że tu niedaleko były duże jednostki wojskowe austro-węgierskie i austriackie od dawna, dlatego taka duża ilość rzeczy wojskowych. Tu nawet jakaś w miarę ładna plomba, chyba z młyna to będzie młyńska. No, tak to wygląda. Żelaza mało, bo wykrywacz odpowiednio ustawiony, więc tego żelaza się po prostu tutaj drobnego nie łapie. Łapie się kolorki. Co do ustawień, no to wiadomo, że myślę, że na tyle jesteście rozgarnięci, że już nie kopiujecie cudzych ustawień, nie wklepujecie do swoich wykrywaczy, bo wiadomo, że to może nie działać, albo będzie działało gorzej, albo lepiej, kto wie, ale czemu sobie samemu dopracowywać ustawienia? Nie ma najlepszych ustawień na świecie, nie ma też najlepszych wykrywaczy na świecie. Gdzieś używałem czułości 80, jak to się ma się do tych wszystkich półtestowych, gdzie były wybrane, gdzie ludzie szukali najlepszego wykrywacza na świecie. No to się nie ma sensu, dlatego że głębokość na takim polu jak tutaj to jest samobójstwo, nie? No to wiadomo, że to tutaj się nie sprawdzi. No, więc macie pogląd mniej więcej jak wygląda produktywność z Deusem. Mógłbym na przykład kalesoniaków i pewnych rzeczy nie kopać w ogóle, bo iść po prostu po ID, ale wiadomo, wyciągać tylko tam baretki, powiedzmy, nie? Posługiwać się pinpointingiem, czyli oceniać powierzchnię celu i patrzeć na ID. ID wysokie, 75, 80, 5, wiadomo, krótki sygnał, jeśli chodzi o pinpoint, wiadomo, że będzie monetka albo coś bardziej takiego sensownego. Ale problem jest na przykład z kalesoniakami, które są tutaj przekleństwem. Pokażę wam jakiś tutaj przykład jakiegoś zupełnie takiego zdezelowanego. Na przykład takich, ten jeszcze jest w miarę duży, nie? Ale są takie naprawdę malutkie te kalesoniaki i one, powiem wam, że ona, no ten był tutaj, już się pokazał. I one, może tu gdzieś tutaj znajdzie jakiś ułamek taki. No akurat mi tutaj nic nie wpada w oko, ale wiadomo, no, z kalesoniakami jest tak, że kalesoniaki biją od 40, powiedzmy, 2 do nawet 70. Taki zdrowy kalesoniak, bo to są kalesoniaki wojskowe oczywiście, armia Austro-Węgier, nie? To on bije na 70, nie? Śmiało i po prostu nie jesteście w stanie sobie tam nic, że tak powiem, wyczarować. Nie możecie odpuszczać tego celu, bo jest celem dobrym, nie? Te wszystkie kalesoniaki byłyby, powiedzmy, w zakresie drobnych sreberek. Więc to odpada. Trzeba być po prostu pracowitym i trzeba jechać po polu i tyle, nie? Wiadomo, że na ileś tam monet miedzianych, czy takich byle jakich, jak tutaj są, potrafi się coś dobrego, nie? Chociaż te monety nie są byle jakie, prawda? No to jest to wszystko Austria albo Czechy są, nie? No, tak no, wygląda produktywność Deusa na polu ornym, fekaliowym, gdzie był wysypowany od wielu lat taki właśnie syfek. Tu się trafiają sreberka, ale i stosunkowo rzadko. Trafiają się na 17-wieczne sreberka, gdzieś tam chyba przywleczono, że tak powiem, ale nie jest tego dużo, nie? No, Deus wiadomo, no, Deus, no, jest Bogiem, nie? Jak to mówią. I myślę, że dopiero era Deusa dwójki nadejdzie. To dopiero teraz się zaczyna boom na Deusa i ludzie się przykładają do tego wykrywacza, bo jest się do czego przekonać. Mówię to absolutnie szczerze. No, wiadomo, że sporo osób przychodzi z Deusa jedynki, więc prośba mam, żebyście tam sobie podeszli jak do zupełnie innego wykrywacza, poznając ten wykrywacz. Nie rozumiem stwierdzenia, że Deus jedynka jest wykrywaczem lepszym od dwójki, jest dla mnie abstrakcyjne. Również zupełnie głupim nawet stwierdzeniem jest, że nie doszło do żadnego postępu, jeśli chodzi między Deusem jedynką a Deusem dwójką, nie? Bo to dla mnie po prostu jest już totalnie głupie powiedzenie, nie? No, ale to oczywiście każdy ma nam swoje zdanie i każdy będzie tego swojego zdania bronił. No, myślę, że na dzisiaj to wszystko. Taki mam filmik, skleciłem, można powiedzieć, na poczekanie. Do usłyszenia, trzymajcie się. Thank you.